10 najlepszych polskich jednostek wojskowych. Zdaję sobie sprawę, że według nazewnictwa wojskowego nie wszystkie przykłady wpisują się w określenie jednostka, jednakże używam tej nazwy jako określenia potocznego na wybraną formację, o której będę opowiadać. Samodzielny pododdział antyterrorystyczny policji, miejsce dziesiąte, gdyż SPAP podlega komendzie policji, więc w teorii to policjanci, a nie wojskowi. Praktycznie lepsi są niż nie jedni wojskowi. Policjanci pełniący służbę w SPAP-ach biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, dlatego też muszą być doskonale przygotowani. W czasie żmudnych treningów policjanci do perfekcji opanowują taktykę działań, sztuki walki wręcz, strzelanie, nurkowanie, skoki spadochronowe, ratownictwo wysokościowe, ochronę osób, działanie z materiałami wybuchowymi. Przy dużych KWP funkcjonują samodzielne pap liczące w przybliżeniu 55 funkcjonariuszy. Co warto wiedzieć, to istniał też samodzielny pluton antyterrorystyczny. Jedyny oddzielny pluton w strukturach pionu AT Policji ulokowany na okęciu. Liczył on około 30 osób, włącznie zespołem pirotechnicznym. Rozwiązano go około 2000 roku i byli to naprawdę prawdziwi twardziele. Odbili wiele samolotów, gdyż jak wiele razy opowiadałem w Polsce za czas w dochodziło do wielu zamachów terrorystycznych na lotnisku Okęcie. 7. Eskadra Działań Specjalnych. Jednostka wojskowa Sił Powietrznych dyslokowana w Powidzu. Przeznaczona do transportu lotniczego i lotniczego wsparcia ogniowego sił i środków wojsk specjalnych. 17 sierpnia 2012 roku 12 pilotów z 7 EDS w Powidzu wylatała prawie 400 godzin na śmigłowcach Mi-17, zarówno dzień jak i w nocy. Żołnierze Sił Powietrznych ćwiczyli działania lotnicze ze 86. Solnocką bazą śmigłowców. W ćwiczeniach brały udział Węgry, Macedonia, Słowacja i Polska. Były to pierwsze zagraniczne ćwiczenia lotników SP z Pegazem na Oznace. W trakcie ćwiczeń żołnierze, załóg lotniczych i sztabu eskadry prowadzili działania związane ze specyfiką własnej formacji, między innymi w nocy. Polski kontyngent wojskowy w siłach rozdzielająco obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej. Wdzielony komponent sił zbrojnych RP, przeznaczony początkowo do zabezpieczenia logistycznego, od 1993 roku do rozdzielania wojsk izraelsko-syryjskich na wzgórzu Golan. Działał od 1974 roku do 2009 roku, przez co był najdłużej istniejącym polskim kontyngentem wojskowym jednostka wojskowa 5577. Polok, bo tak się ich nazywa na wzgórza Golan, wjechał 5 czerwca po jednodniowym przejeździe przez Półwysep Synę i Izrael. Został on rozlokowany w obozie Kanaker, dzieląc go z Austriakami. W tym samym roku Polok i Ausbat przeniesiono do Camp Fawar. Działania te odbywały się w trudnej sytuacji. Baza nie była przygotowana. Ciężkie warunki górskie utrudniały pracę kampanii transportowej, wyposażonej w nieprzystosowane stare nys w związku z ogólnym wycofaniem kontyngentów z misji ONZ-owskich PKW Syria 22 października 2009 roku przekazał obowiązki kontyngentowi filipińskiemu i 18 listopada po 35 latach funkcjonowania został wycofany do kraju. Tradycje polskiego kontyngentu wojskowego w UNDOW kontynuowało Centrum Szkolenia na potrzeby sił pokojowych. 6. Brygada Powietrzno-Desantowa imienia Generała Brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego. Brygada jest aeromobilnym związkiem taktycznym o wysokim stopniu rozwinięcia. Jest przygotowana do prowadzenia działań jako desant spadochronowy oraz do prowadzenia działań desantowo-szturmowych przy wykorzystaniu śmigłowców i samolotów. 6. Brygada Powietrzno-Desantowa stacjonuje w garnizonie Kraków. Część żołnierzy przechodzi szkolenie w różnych warunkach klimatyczno-terenowych, np. w czasie zimy w Kanadzie. Szósta Brygada Powietrzno-Desantowa swoje tradycje wywodzi od pierwszej samodzielnej Brygady Spadochronowej, której dowódcą był generał Brygady Stanisław Sosabowski, dziś patron jednostki. Jednostka, rodowód swój wywodzi bezpośrednio z 6 Dywizji Piechoty, przeformowanej w 1957 roku w 6 Pomorską Dywizję Powietrzno-Desantową, która zaś z kolei w roku 1986 została przekształcona w 6 Pomorską Brygadę Powietrzno-Desantową. Od 1992 Roku do 30 czerwca 2010 roku brygada nosiła nazwę Desantowo-Szturmowa. Najbardziej znanym wyróżnikiem żołnierzy brygady jest bordowy beret i charakterystyczna oznaka rozpoznawcza. Brygada wystawiała żołnierzy do kilku misji zagranicznych, m.in. na terytorium byłej Jugosławii, Iraku oraz Afganistanie. Żołnierze brygady stanowili m.in. dziewiątą zmianę w Afganistanie w 2012 roku. 17. Brygada Zmechanizowana Brygada została sformowana w 1996 roku na bazie 17. Pułku Zmechanizowanego jako jednostka 4. Lubelskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2001 roku po rozformowaniu 4. DZ Brygada została włączona w skład 11. Lubelskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Brygada należy do najnowocześniejszych jednostek wojsk lądowych. Jako pierwsza otrzymała na uzbrojenie KTO Somak Brygada wystawiła batalion do wykonywania zadań bojowych podczas 2. Zmiany PKW Irak w 2004 roku. Podczas niej kompania rozpoznawcza pod dowództwem kapitana Grzegorza Kaliciaka, stacjonująca w Karbali, odznaczyła się obroną Ratusza, czyli to oni stoczyli największą bitwę z udziałem wojsk polskich od czasów II wojny światowej. Ponadto pododdziały tego Związku Taktycznego w latach 2007-2008 tworzyły polską grupę bojową w Afganistanie. Jednostka wojskowa NIL. JW NIL ma za zadanie prowadzić rozpoznanie, w tym również rozpoznanie radiowe, rozpoznanie obrazowe, rozpoznanie osobowe i analizę rozpoznawczą, wspierać dowodzenie oraz zapewniać zabezpieczenie logistyczne i łączność wojskową. W okresie 2009-2014 ta krakowska jednostka wojskowa wypełniała zadania na rzecz dowództwa wojsk specjalnych, obecnie rozformowanego. Część żołnierzy NIL pełniła służbę w ramach wojsk operacyjnych w Afganistanie. 17 października 2012 roku ujawniono operację zwalczania przeciwników ISAF i zniszczenia obozu szkoleniowego terrorystów. Działania rozpoznawcze na rzecz operacji prowadzonej przez TF-50 i afgańskich policjantów prowincjal z Company Gazni prowadził pod oddział NIL. W dniu 2 maja 2012 roku w święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej NIL został wyróżniona przez prezydenta RP flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Agat. Jednostka została sformowana 1 lipca 2011 roku w garnizonie Gliwice na bazie rozwiązanego oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Gliwicach. Agat jest w założeniu jednostką szturmową, wykonującą akcję bezpośrednie w ugrupowaniu i na tyłach przeciwnika. Żołnierze tej jednostki przechodzą szkolenia w różnych warunkach terenowych. Górskie w Alpach francuskich, przetrwanie w Gujenie francuskie i inne. Głównym zadaniem jednostki jest dywersja na tyłach i w ugrupowaniach przeciwnika. Typowe zadanie dla jednostki wojskowej Agat brzmi zniszczyć lub znaleźć i zniszczyć. Jednak w odróżnieniu od innych jednostek Wojska Polskiego, np. jednostka wojskowa komandosów, których operatorzy prowadzą głównie precyzyjne akcje specjalne na głębokich tyłach przeciwnika, szkolenie sił sojuszniczych do walki, działania radiowe ITP, działania specjalne. Głównym zadaniem gliwiskich żołnierzy ma być w czasie akcji bojowych jednostek wojskowych pierwszego rzędu prowadzić działanie pozorujące oraz zabezpieczające, czyli branie na siebie głównego ciężaru walki z przeciwnikiem uzbrojonym Sprzęt pancerny czy wojskowe statki powietrzne. I kiedy Agat ściąga na siebie uwagę, wtedy inne jednostki, o których za chwilę opowiem, przeprowadzają ten główny atak. Formoza, jednostka wojskowa typu rozpoznawczego i dywersji morskiej zapoczątkowana została w 1974 roku, kiedy powstał związek badawczy do spraw płetwonurków morskich. 1 stycznia 2013 roku grupa gdyńskich żołnierzy rozpoczęła pełnienie dyżuru bojowego w składzie NATO. 20 zmiany pełnili ligo pół roku. W dniu 23 września 2014 roku jednostka wojskowa Formoza otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Gdynia oraz Ligę Morską i Rzecz Upraszczając Formoza to komandosi należący do marynarki wojennej. Jednostka wojskowa komandosów oddział wojsk specjalnych stacjonujący w Lublincu. Jednostka wojskowa 4101 jest najstarszą jednostką wojskową polskich komandosów. Została sformowana w 1961 roku. Jednostka wojskowa komandosów działała w czasie pokoju, kryzysu i wojny zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Żołnierze przechodzą szkolenie ogólnowojskowe, w tym walce wręcz górskie, spadochronowe czy nurkowe. Żołnierze JW4101 posiadają umiejętności prowadzenia działań specjalnych, czyli taktyka zielona, działań w terenie zabudowanym, czyli taktyka czarna oraz. W akwenach śródlądowych taktyka niebieska, no i oczywiście ratownictwa medycznego na polu walki, czyli taktyka czerwona. Co ciekawe, na odznakach JWK widnieje symbol Polski walczącej. Grom, jednostka wojskowa wojsk specjalnych sformowana 13 lipca 1990 roku w odpowiedzi na postrzelenie przez terrorystów 30 marca 1990 roku w Bejrucie dwóch Polaków w odwecie za pomoc polskiego rządu Żydom w ucieczce ZSRR do Izraela. Jednostka wojskowa Grom przygotowana jest do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych, działań ratunkowych, akcji bezpośrednich, działań antyterrorystycznych. Zamysłem naczelnym, deklarowanym także obecnie, była szeroka gama operacji ratunkowych, szczególnie na terytoriach wrogich państw oraz innych objętych wojną, kryzysem itd. Jej tworzenie rozpoczęto w 1990 roku dzięki pomocy Amerykanów, wykorzystując najlepsze doświadczenie zagraniczne, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.